Witam Państwa, Kamila Szuba-Salwiak. Zaczynamy magazyn Ustecki. Bartosz Gwóźdź z Prokietowski, dotychczasowy wiceburmistrz Ustki, będzie teraz komisarzem zarządzającym miastem. Funkcję będzie pełnił do czasu wyłonienia nowego burmistrza. Zarządcę komisarycznego na wniosek wojewody wyznaczył premier. Po śmierci Jacka Graczyka komisarz wyborczy wygasił jego mandat. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie zostały już przekazane Radzie Miasta i jej przewodniczącemu. Zgodnie z procedurą ze stanowiska musiał wówczas ustąpić wiceburmistrz. W ciągu 90 dni od śmierci Jacka Graczyka muszą odbyć się kolejne wybory. Ostatnią możliwą niedzielą wyborczą jest dzień 17 stycznia. Władze Ustki apelują do ozdrowieńców o oddawanie osocza krwi. Przygotowują dla chętnych darmowy transport do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Badania naukowe przeprowadzone w różnych krajach potwierdzają, że osocze ozdrowieńców COVID-19 podane we wczesnej fazie choroby może wspomóc organizm w walce z wirusem. Wśród osób, którym podano osocze wirusa w ciągu 3 dni od rozpoznania, a także wśród osób, którym podano osocze zawierające wysokie poziomy przeciwciał neutralizujących wirusa, uzyskano zmniejszenie ryzyka zgonu. Urząd Miasta Ustka organizuje grupowe wyjazdy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 21 dla wszystkich chętnych, którzy mogą udzielić swojego wsparcia i zostać dawcami osocza. Wystarczy zadzwonić do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie w godzinach pracy urzędu, podać swoje dane kontaktowe. Po zebraniu grupy będziemy organizować transport, umawiać grupę w Centrum Krwiodawstwa w Słupsku i taki dojazd przeprowadzimy. Każdy może również uczynić to indywidualnie. Aby oddać osocze metodą plazmaferezy, należy zadzwonić do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 21 pod numer telefonu 59 842 20 21 lub skontaktować się z centrum poprzez adres e-mail. Ustczanie kolejny raz mogą podyskutować o wyglądzie swojego miasta. W ratuszu wyłożony został miejscowy plan zagospodarowania dla zmienionego odcinka tzw. Małej Obwodnicy i Centrum Kultury. Ustrzczanie mogą zapoznać się z projektami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pod nazwą Likwidacja przebiegu planowanej drogi zewnętrznej na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Ogrodowej. Plan ma charakter porządkujący w związku ze zmianą przebiegu trasy i udziałem gruntów prywatnych. Właściciel gruntu wystąpił o wykonanie swojego prawa własności w zakresie podziału. Wszystko byłoby w porządku, gdyby ten przebieg był aktualny, ale on jest zdezaktualizowany i w związku z tym właściciel prywatny w tym stanie prawnym musiałby oddać ten pas swojego gruntu dla tego zadania publicznego. W związku z tym, że to zadanie jest nieaktualne, to miasto, nie chcąc utrudniać życia prywatnemu właścicielowi, chce zdjąć tę funkcję z jego terenu. Dyskusja nad planami zagospodarowania przestrzennego będzie także dotyczyć terenów w centrum miasta. Chodzi o korektę planu Centrum Kultury i rezygnację z budowy parkingu podziemnego. Z planami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta. Na 24 listopada zaplanowana jest dyskusja publiczna online dotycząca zmian. Osoby, które chcą wziąć w niej udział, powinny wysłać zgłoszenie na adres gosp.przestrzenna@um.ustka.pl. Nie później niż 2 dni przed dniem dyskusji. Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko. Na dzień przed spotkaniem urzędnicy prześlą link do aplikacji wraz z instrukcją uczestnictwa. Ustka przygotowuje dużą inwestycję z myślą o rowerzystach. Będzie ona częścią trasy rowerowej R10, a jej najważniejszym elementem będzie kładka na słupi. Władze kurortu już ogłosiły przetarg na budowę kładki. Pod koniec miesiąca nastąpi otwarcie ofert. Pierwszym etapem prac ma być budowa kładki, następnie powstaną drogi dojazdowe do niej. Inwestycja będzie częścią dużej trasy rowerowej oznaczonej symbolem R10. Zamierzamy w ciągu pół roku od podpisania umowy budować tą kładkę. W dalszych etapach będziemy budowali drogi dojazdowe do tej kładki i generalnie spinali całą drogę na terenie miasta. Koniec całej inwestycji planowany jest na rok 2022. Koszty prac powinny wynieść około 6 milionów złotych. Znaczna część tej kwoty przeznaczona jest na budowę kładki. Międzynarodowa trasa rowerowa R10 nazywana jest często szlakiem rowerowym hanzeatyckim. Przebiega ona przez kilka państw Europy. Na wschodzie swój początek bierze w Kaliningradzie, a swój bieg kończy na zachodzie, za wyspą Rugia. Polski odcinek wiedzie od Braniewa po Świnoujście. Usteckie Centrum Integracji Społecznej działa w zupełnie nowej siedzibie. Przy ulicy Wiejskiej 10 otwarto Usteckie Centrum Usług Społecznych.
Usteckie Centrum Usług Społecznych to przede wszystkim projekt adresowany do potrzebujących i ukierunkowany na świadczenie usług społecznych. Budynek jest tak naprawdę, może nie widać, ale jest podzielony jakby na dwie strefy. W jednej części znajduje się siedziba Centrum Integracji Społecznej w Ustce, natomiast jakby w drugiej realizowane są usługi społeczne w ramach projektu Usteckie Centrum Usług Społecznych. Stąd ta nazwa budynku. Usługi społeczne realizowane są przede wszystkim dla dwóch grup mieszkańców, dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz usługi dla rodzin z różnymi problemami, m.in. opiekuńczo-wychowawczymi. Przeprowadzka Usteckiego CIS fizycznie już nastąpiła. Społecznicy urządzają się w nowej siedzibie. Oczywiście cały czas jakby jesteśmy na przeprowadzce, dlatego o tym mówimy, ponieważ to wszystko w środku się odbywa, tak? Że powiem, ustawiamy, układamy. Są dowożone kolejne meble czy też sprzęty. Jakby to wszystko w środku trwa. Cały czas na bieżąco wyposażamy, układamy, tak jak wspominałam. I jeszcze jakby znajdujemy swoje miejsce i dla swoich pracowników w tym budynku. Usteckie Centrum Usług Społecznych działa już w 100%, choć przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. W ramach centrum działa m.in. klub seniora prowadzony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku i placówka wsparcia dziennego. Centrum powstało dzięki zaangażowaniu finansowemu usteckiego samorządu, wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. I to już wszystko w tym wydaniu magazynu Usteckiego. Z kolejnymi informacjami prosto z kurortu powrócimy do Państwa za tydzień. Już dziś zachęcam do oglądania i do zobaczenia.